Przegląd Tingtongów? Dobra, to już czekajcie. Jak mamy robić przegląd Tingtongów, to muszę wrócić do tych, które oglądaliśmy wczoraj. Znacie tą stronę? Nazywa się Google. Możecie tam wyszukiwać różne rzeczy. Ale skąd to wiesz? Obserwuję... Programistę na froncie. Smoka programistę. I loka. Nice. Ja pierdolę. If a man remembers your birthday, saves your pictures, knows your family and friends, and shares your memories, that's not just any man. That's Mark Zuckerberg. If a man... No, skurwysyn. Wojtek, przeżegnam się. Ojcze, nasz święty jest. Ojcze nasz święty jest. Amen. No. Witam Pik 191, witam serdecznie. Restroom, right? That's true. Can I help you poop? Please leave me alone! I can't help you poop. Leave me the frog alone! Ja pierdolę! Przecież to jest trauma, kurwa. W sensie, gdyby to było nieustawione, to jest przecież trauma w chuj. Ja pamiętam, jak za dzieciaka, kurwa, ktoś, ej, ktoś tam sra, a ja tak. Przecież to jest to samo, kurwa. Mordo, pomyśl, co musiał czuć dzieciak w szkole w moim mieście, jak go na gwaleniu konia przyłapali. No nic, no po prostu duch wstydził go dorwał i mówi, że jest zboczeńcem. Pozdro dla wszystkich, którzy oglądali Big Mouth'a. Yo, is that a fucking girl? Are you a girl? Can I get your Instagram so I can DM you? Why are you wearing Crocs with socks, son? Can I see your I just snuck into... Ej, o co chodzi ze stopami? Was to podnieca? Ja rozumiem. Ładne stopy są spoko, ale walić do tego konia? Nie rozumiem. Wszyscy piszą nie. O, jeden napisał stópki u Wowo. Stopa jest ładna? No spoko, no jest ładne stopy są, ale jakoś kurwa... Nigdy w swoim życiu nie będę miał czegoś takiego, że powiem ej Martyna, zwal mi konia stopami. No jakoś tak, nie. No nie moje klimaty. Nie moje klimaty, ani trochę. Hey, here you go, bro. Got your drink. Jezu, myślałem, że to... Nieważne, co myślałem! Ale oni się tak tylko bawią przecież, no. Oni się tak tylko bawią, no wy nie macie rodzeństwa, kurwa. Nie macie rodzeństwa. Ja tak samo przecież siostrą robiłem. Od razu. Jak już, bo tutaj pewnie dużo osób z was mówi, bo Michał jest niepełnosprawny, nie uśmiej się. Ja wam powiem tak, ja osobiście jestem zdania, że bardzo duża ilość, znaczy nie, ja po prostu to wiem z doświadczenia, bardzo duża ilość osób niepełnosprawnych, oni chcą być traktowani tak samo jak inni ludzie i duża ilość z nich ma do siebie bardzo duży dystans do siebie, tak jak na przykład ten ziomek, co tam nie był niepełnosprawny, ale na przykład tam ze swojego wyglądu, tak, co miał te dwa zęby, to tam się śmiał, że czy masz dwuzębność, tak? I on się z tego śmiał, że sam śmiał się z siebie, bo ma do siebie dystans. Jestem pewien, że w tej sytuacji jest identycznie. Po prostu oni się tak bawią, no to jest normalna rzecz. Oni się tak po prostu bawią. O kurwa. Oj, oj, oj. Oj, co dziadek robił, kurwa, z iPadem? Uczniowie zawodówki tłumaczący, jak brakuje na rynku pracowników fizycznych. Uczniowie liceum, gdy nie dostaną się na najlepsze studia. Humaniści mówiący, że nie będą pracować w maku. Ile razy dotknąłeś dziewczynę? Technik informatyk.
Zero. No, 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 ale ja miałem, kurwa, dziewczyny w klasie. 3, 4. Może 5. Na 40 typa. Ale czy je dotykałem? Może raz się zdarzyło, jak podawałem jej długopis. Czy był ładny? Nie. To jest, kurwa. Napisał, ksiop! W trójkę. A jak SMS? A jak SMS? A jak SMS? Napisał, chciałbym wysłać donata SMS, ale nie masz ustawionego donata. Dlaczego nie masz ustawionego donata na Tipline? Bo nie... Co, kurwa? Czyta między wierszami jakoś? Nie mam, bo tylko PayPalem dzisiaj. Czemu jesteś śmieciem? Dokładnie tak napisał. Siema Dawid, szanujesz LGBT? Od dzisiaj szanuję każdy klub. LGBT, Legia, Bizep, szanuję LGBT, szanuję Legię, szanuję Bizep, szanuję LKS, ale Arki Gdyni na Bizep. Bo Arka Gdynia to kurwa świnia. O. Szanuję, ja tylko szanuję 3 kluby. 4. 4. LGBT szanuję, Legię szanuję, szanuję też widzę i LKS. Siema Dawid, szanuję. Nice, kurwa, nice. O, Marci, tosz. Pogchamp. Oh, that got the gamble, okay. You just flip. You look the back of the moon. Może, kurwa, może. Ludzie z dobrym kutasem nie potrafią walczyć. Ale basiwo, kurwa. Dawaj jeszcze bardziej. Coś będzie skampić. Większy bas, dawaj. No dobra. No, że to jest z 5 kartek, tak? I ma hug, czyli psytul. Damn. Ale mi się wydaje, że tutaj w każdym to jest i to on tylko tak po prostu wyciągnął, tak wiecie, mądrze. Pompuj, pompuj, panie go. Pompuj, pompuj. I do góry, powolutku. I powolutku do góry. Zadowolony? Kurwa macie, ile to siły. Powolutku. Nie jest jakiś turbo duży, ale już na rozgrzewkę. Nie jest jakiś turbo duży. Wydaje mi się, że on go wyciągnie i to będzie jakaś taka wielka k***a. Łopanie! Łopanie! Czekajcie, miałem zobaczyć największego suma w Polsce, jaki był. Siedzi. Co ty pierdolisz? Jak oni to kurwa złowili? Musieli mu chyba zajebać z jakiegoś shotguna, kurwa. Albo z jakiegoś giga harpuna z łódki. Jakąś taką giga wyciągarką, no. Jak... Ty, ale to dobrze rozumiem, że to mogłoby się stać tak jak w bajkach? Teraz zrozumcie, co mam na myśli. Łapiecie takiego kurwa dużego suma, strzelacie w niego na przykład harpunem, on się w niego wbija, ale on dalej żyje i płynie i ciągnie twoją łódkę jak w bajkach, że tak wiesz. No, napędza twoją łódkę, normalnie ciągnie? Czy to... Czy dostosowujesz rozmiar łódki do rozmiaru ryby? Jeżeli jest taki giga wielki skurwysyn, a ty masz małą łódkę, to teoretycznie mogłoby się tak stać. Poczekajcie, zaraz wrócę, okej? Okay? Idę zrobić siku, bo ta fanta odłożyła się w moich jajach i musi je opuścić. Za sekundkę wracam. Time.